WSK 125, model. Jaki to model dokładnie? M06B3, 85 rok. 85 rok. Poznajcie, siemanko. Poznajcie Michała, ksywa Czerlik z Zjednoczenia Graciarzy Pomorza. Dokładnie. To nie jest jedyny twój klasyk? Nie. Że tak powiem, w moim skromnym posiadaniu jest jeszcze Polonez z 93 roku oraz Łada 2107 z 89 roku. No dobra. Ale skupiamy się dzisiaj na jednośladzie, na tym motocyklu, którego kupiłeś mając wcześniej Ogara. Co cię w ogóle, tak, wiesz, jako młodego człowieka skłoniło do tego, żeby sięgać po jednoślady z lat 80? Tak można powiedzieć. Jest to coś, czego już tak naprawdę nie widzimy na drogach. To jest raz, dwa. Zawsze chciałem mieć jakiś większy motocykl. No i, że tak powiem, zdałem sobie maturę, to za prezent, za zdania z matury, to pojawiła się WSK. Okej. Kupujesz ją, jesteś trzecim właścicielem. Tak, trzecim właścicielem, a do 2019 roku była w jednych, że tak powiem, rękach, dlatego też stan motocykla jest jak jest, bo jest nieruszany, wszystkie elementy są oryginalne, dlatego też jeszcze ma zachowane czarne tablice. No, tablica czarna jest, myślę, że nie jeden by marzył. Możecie napisać w komentarzach, czy chcielibyście mieć tablicę seks. To taki trochę rock'n'rollowy motocykl, nie? Dokładnie, a jeszcze wśród ZGP się śmieją się ze mnie, bo mam Poloneza o rejestracjach NKE KS18, czyli jest seks i keks. Ale to przypadek. To kompletny przypadek, tak się jakoś złożyło, a że się rymuje, to jest dodatkowa, że tak powiem, atrakcja. '85 rok, produkowane były WSK-i do 85, czyli mamy do końca roku, a ta jest z lipca. Ta jest z lipca, czyli mamy dokładnie ostatnie pół roku produkcji motocykla. Mhm. To był przypadek, czy też chciałeś mieć z końcówki produkcji? Jak nie, to w ogóle z zakupem było? To był ogólnie stosunkowy przypadek. Decyzja o zakupie padła na tym, że miała papiery, miała zapłon bezstykowy i miała przegląd. Więc to, że tak powiem, dało do zrozumienia to, że ten motocykl jeździ i nie trzeba będzie się pierwsze co pochylać nad nim i z nim walczyć. I jak to pokazuje, że zrobiłem nią już prawie 300 km, no da się nią jeździć bezawaryjnie w miarę. Pomijam jakieś tam drobne humory z rana czy tam na pierwszym odpaleniu w ciągu dnia, ale tak to... Daje radę. Daje radę, o, dokładnie. To też ważne, żeby powiedzieć, że ty wszystkimi swoimi klasykami, włącznie z tym, jeździsz, znaczy tym akurat konkretnym, to jeździsz bardzo regularnie, bo jeździsz do pracy. Tak, staram się, że nie wyznaję zasady klasyka na niedzielę, jak to niektórzy jeżdżą, że tam o, tylko w ładną pogodę, czy tylko w niedzielę na zlot, tak? Nie, ja wychodzę z założenia, że pojazd jest do używania na co dzień. Ma żyć. Więc ma żyć dokładnie, więc nieważne, czy to jest WSK, czy to jest Łada, czy to jest Polonez, jeżdżę tym na co dzień, tylko po prostu sobie wybieram, którym dzisiaj sobie pojadę. Tym motocyklem gdzieś na wschodzie Polski prawdopodobnie, jako pierwszy właściciel od 85 roku, z tego co wiesz, jeździła jakaś kobieta. Tak, pani Danusia, jeżeli dobrze pamiętam, jak jest w dowodzie. Jeździła tym kobieta do 2016 roku, 3 lata stała w garażu i nie była używana w żaden sposób, ale tak, to był motocykl bardziej na takie dojeżdżanie do sklepu, gdzieś tam na pole, takie rzeczy, bo to był typowa właśnie jak WSK rozwinięcie skrótu wiejski sprzęt kaskaderski, tylko w wykonaniu pani okay. Starszej. Okej, okay. Przejeździła prawdopodobnie około kilkunastu tysięcy? No, stary zegar, który niestety musiałem wymienić, bo się rozsypał razem z tym chińskim, więc muszę kupić jeszcze trzeci. Sumując te wszystkie dwa przebiegi, to wychodziło coś by około 13 tysięcy kilometrów przejechany ma ten motocykl. Okej, okay. Kupiłeś go w Warszawie? Tak, kupiłem go w Warszawie od też graciarza, zresztą też mojego imiennika, jak się okazało. Poprzedni właściciel tego motocykla tak popatrzył na nas,
A ja was tak skądś kojarzę. No my z ZGP, w Zjednoczeniu Graciarzy Pomorza działa. A ja wiem, mam zaobserwowane. No to, że tak powiem, jeżeli motocykl trafia w właściwe ręce, to nawet macie o cenę spuszczoną tam, o chyba 600 zł nam spuścił wtedy. Aha, cenę. Więc okay. Też całkiem w porządku. To jest twój pierwszy motocykl? Tak, to jest mój pierwszy motocykl. To miałeś motorower, Ogara? Nie wiem, co miałem, tu mówiliśmy. Tak, było wspomniane o Ogarze. A doświadczenie, że tak powiem, moje przeboje z jednośladami zaczęły się już w 2016 roku, bo zacząłem, że tak powiem, dosyć aktywnie jeździć na rowerze i zacząłem startować w zawodach kolarstwa górskiego. Mam różne maratony tutaj po Trójmieście, gdzieś tam w Kwidzynie startowałem. No i tak potem się rozchorowałem, czy jakąś tam kondycję, już nie pamiętam dokładnie, i ten rower poszedł w odstawkę delikatną. Przy jednym z posiedzeniu z moim serdecznym przyjacielem wpadliśmy na genialny pomysł kupienia silników do rowerów. To są takie silniczki z AliExpress, które są też dostępne na Allegro. To są dwusuwowe silniki o pojemności 50 cm sześciennych, 80 i od niedawna są dostępne setki. No i my sobie kupiliśmy po 80, ja i kumpel, tak włożyliśmy i tak jeździliśmy przez prawie rok. Też właśnie nie było takie, że o, tylko na ładną pogodę, nieważne czy śnieżyca, czy deszcz, żeśmy na tym jeździli. Ale jakie to były rowery? To były zwykłe rowery, takie... Górskie jakieś? Nie, takie zwykłe miejskie rowery, że tak powiem, z ramą w kształcie trójkąta, co jest ważne, żeby ten silnik dobrze szedł. Żeśmy zamontowali, tak żeśmy jeździli po Trójmieście, wkurzając wszystkich innych dookoła, bo to nie dość, że głośne, to jeszcze śmierdzi tym dwusuwem. No i... Po 3000 ten rower niestety musiał stanąć w odstawkę, bo silnik się najzwyczajniej w świecie rozleciał. Po 3000 km? Po 3000 km. Chcesz powiedzieć, że zrobić 3000 km rowerem? Tak, 3000 km rowerem z silnikiem dwusuwowym. Nie, to jest... no to w porządku, ale wiesz, no to jednak jest taki spory, nie? No. Jak na miejski rower? Na miejski rower, jeżeli mam wyliczyć takie śmieszne, że tak powiem, podzespoły, które wymienialiśmy, no to z racji tego, że musiał hamulec tylny większą siłę przełożyć do zahamowania tego motoroweru, nazwijmy to tak, bo nie dość, że masa się zwiększyła, bo ten silnik dokładał do roweru około 50 kg, no to, że tak powiem, z większych prędkości, to ja osobiście w moim wymieniłem chyba 3 obręcze. Aha. Kumpel chyba 4 zarżnął. No i... Tak krzywowałeś doświadczenie? Tak, bo to, że tak powiem, nie było na hamulcach tarczowych, tylko na zwykłych V-breakach tak zwanych, czyli te, co są te gumowe wstawki, co hamują obręczą. Okej. Okay. Więc no to się nie dość, że... Klocków to nawet nie wiem, ile wymieniłem, ale poszło tego w cholerę. No i w zasadzie to tyle. Po 3000 wywalił wał dosłownie ten silnik. W sensie posypały się łożyska na tym wale, że nie dało się tego z tym nic zrobić, a że cena nowego wału do tych silników to jest jakieś śmieszne pieniądze, które nie są warte gry, rozpołowiania tego silnika i ten. No to tak ten dwusuw poszedł w odstawkę. Potem, że tak powiem, właśnie pojawił się Ogar 200. Mhm. Ogara 200 kupiłem, co prawda niestety był do remontu, bo tam była pęknięta rama, gdzieś tam jakieś emblematy zjawy były powstawiane, no generalnie taki ulep to był, byleby to wyglądało jak Ogar 200. No i poświęciłem czas i pieniądze, ale no niestety zdarzyła się awaria pod tytułem strzelenie łańcucha. No i ten Ogar też stanął w taką odstawkę, bo no w sumie i tak szła zima, więc no to przykryłem go plandeką, wstawiłem do garażu i tak stał. W następnym roku, po tej zimie, no to już miałem zdane prawo jazdy. Miałem już upatrzony samochód, kupiłem samochód, no i jeździłem już samochodem, a Ogar, że tak powiem, stał. No stwierdziłem, w sumie i tak nim nie jeżdżę, to go sprzedam kumplowi. No i w zasadzie tak sobie pluję w brodę teraz za tego Ogara, bo... Wróciłbyś do niego? Wróciłbym do niego, bo to jest też zupełnie inny sposób jazdy niż na takiej WSC, bo nie dość, że trzeba bardziej walczyć o przetrwanie w ruchu ulicznym taką 50-ką, to jeszcze jest zdecydowanie mniejszy i bardziej zwinny niż WSK, bo jednak WSK to jest taka dosyć spora krowa, nie? No, ale tak jeszcze przed nagraniem sobie rozmawialiśmy, że WSK, która waży, mówiłeś, około 90 kg, a Ogar, który waży około 70 kg, to... W sumie, no tak, moc jest dużo większa w WSC, tak, ale jakby tak chcieć zacząć na motocyklu, a nie na motorowerze, czy też jakbyśmy nazwali Ogara, to WSK jest takim naprawdę fajnym, tak, WSK jest bardzo wdzięcznym
jednośladem, dokładnie, nazwijmy to. Gdzie no, części do tego są, bo w Polsce panuje kult tego motocykla. Jak w sumie... No właśnie, powiedz o częściach, bo przepraszam, że ci przerwę, ale nie wiem, wprawne oko, jak zwróciło może uwagę, jak mówiłeś o nowym, zobaczcie, tu można gdzieś szukać wskazówki, czyli to już nie działa. No dokładnie. Jak to jest z kupowaniem chińszczyzny do produktu polskiego z lat 80. Dokładnie. Generalnie tak. Tak jak przed chwilą mówiłem, w Polsce panuje kult WS-ki, tak? To jest motocykl, który tam zrewolucjonizował Polaków, tak? Że mogli czymś jeździć, czymś innym niż rowerem. Na wsiach w szczególności, dlatego mamy też określenie wiejski sprzęt kaskaderski, ale nie o tym. Wracając do części. Części są w miarę rozsądnych pieniądzach. Idzie je dostać bez problemu. Są trzy duże sklepy, w których można dorwać części do WS-ek bez problemu w internecie. Części jest naprawdę sporo, tak naprawdę można cały motocykl zbudować na nowych częściach, ale są to części chińskie. I generalnie tu przychodzimy do takiego momentu grania trochę w lotka, bo może przyjść część chińska, ładna, nowa, elegancka, ale na przykład może ci strzelić po 2-3 dniach, po nie wiem, 200-300 km. Można też się bawić w szukanie oryginałów, w leżaki z lat, kiedy była produkowana ta WS-ka i takie rzeczy, ale no wiadomo, leżaki są droższe, a jeżeli potrzebujemy czegoś na szybko, no to będziemy raczej zamawiać takie chinole. No i te chińskie części są, niektóre działają, niektóre nie, ale jak widać właśnie po liczniku, no to potrafią wytrzymać różnie. Niedużo. Jeszcze raz, pokazujemy go. No dobra, no taki jest świat, powiedzmy, tak to dokładnie wygląda. Wiadomo, że najlepiej byłoby mieć już złożoną i gotową, gotowy egzemplarz, natomiast nie zawsze tak można. Odpalamy, jedziemy. Dobra. Bo to jest chyba clue całej przygody. Oczywiście naprawianie, jak tutaj się umawialiśmy na nagrywanie, tak, w którym mieście to... Musiałem naprawić tylny hamulec, bo, że tak powiem, się rozleciał. Okej. Okay. No to też dużo wyrzeczeń. Naprawiłem, że tak powiem, pod zespołami z Poloneza. Pożyczałem z Poloneza parę nakrętek, jedna z alternatora, dosyć istotna. Mam nadzieję, że jej jeszcze nie zgubiłem. Mhm. Okaże się za chwilę. Okaże się za chwilę. Mam dobra, nadzieję, to co, odpalamy. Thank you.